O której godzinę, stałyśmy? Ale o w pół do szóstej godzinę... stałyśmy, jest za 15-11, ty się roisz. Ja się lubię zbyt. A ty się kręcisz? Nie. A. Ja mam wolny urlop, się nigdzie nie spieszę. Proszę. Daj mnie urlop. No, daj mnie. Daj mnie urlop. Wyjdź gdzieś ze mną. Dokładnie. Marta zabiera mnie na obiad. Na randkę. No, na randkę. Na randkę. Tak, także my dzisiaj obchodzimy Dzień Kobiet. Jest 9 marca. Jak wcześniej już wiecie, 9 marca to jest przecież Dzień Kobiet. Nie inaczej. I zjadłyśmy śniadanie, które oczywiście zrobiłam ja. Marta sobie poćwiczyła. Marta mówiła, przyjadę. Będziesz miała spokój, odpoczniesz. Uwaga. Dzisiaj sobie przeżywam pomocy. Hilfe! No, zrobię śniadanie, bo to się chyba długo nie skończy. I co my tu mamy, proszę Państwa? No proszę Państwa, mamy same dobroci. Takie w sumie śniadanie białkowo-tłuszczowe. Roszponka, papryka, pomidor, oliwki, kabanosy, awokado. Tam pod spodem, pod jajkiem jest awokado. Tu mamy jajko i tu mamy ogórek. Ogórek. No i to jest tak w ramach, to tak odnośnie tego, że odżywiam się zdrowo, przynajmniej tak myślę, a czasami mam jakieś ustępstwa i mam ochotę na drożdżówkę raz w tygodniu z tatą, jak jadę na wieś, a to nie czyni, że to jest taki mój system żywieniowy, także naprawdę musicie troszeczkę zrozumieć, że ja pokazuję jakieś skrawki z mojego życia, a moje całe życie wygląda zupełnie inaczej oczywiście. Może nie inaczej, ale wiadomo, że składa się z wielu innych tam czynników, także no, Kasia się odżywia dobrze, a czasami wpierdzieli drożdżówkę. Kuma ta bazę? No. Marta, śniadanie. Idę! Tak, 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 tak wesoło mam od rana tutaj. Mówiła, że będzie spokój, a wyszło jak zawsze. Także zaraz się ruszamy w miasto. Gdzie dojdziemy, to dojdziemy. Gdzie nam się uda, mi. Bo Marta to by mogła chodzić cały dzień. No ale ja na razie póki co nie mogę się tak forsować. Więc to są przystanki. Odwiedzimy pewnie różne miejsca. Może wejdziemy do mojego sklepu. Może odwiedzimy studio tatuażu Andrzeja. Myślę, że tak, bo się przeniósł i bardzo fajnie tam ma. Także myślę, że mogę go zareklamować za tą opiekę nad moją osobą, nie? No, by nie było. A gdzie dojdziemy dalej, no to już... Miłego oglądania. A, jeszcze najważniejsze, bo pewnie może co niektóre, niektórzy zauważyli, ścięłam włosy. Ścięłam włosy i są krótsze, także o. No, hejka, jestem u mojej ulubionej fryzjerki, Beaty Stępniewicz. I zaraz będziemy oczywiście to zmywać i wtedy będę już boska. Ogólnie do Beatki przychodzę już od dosyć dawna. I tak ona również, tak jak wy, damska część widowni, namawiała mnie do tego, żeby rozjaśnić włosy i faktycznie rozjaśniłyśmy i jest fajniej. Także zaraz zobaczymy, jak mi zetnie, bo będziemy ścinać. Moja metamorfoza! A to jest Beata. Beata, przywitaj się. Chciałam powiedzieć tylko, że oczywiście do Beaty chodzę już od ładnych paru lat, nie? Tak się w sumie nawet zakolegowałyśmy. Bardzo. Tak. I oczywiście zostawię namiary w opisie filmu, żebyście wy bydgoszczanki wiedziały gdzie. Nie tylko, bo bydgoszczanie też, prawda? Męskie cięcie też wchodzi w grę. Jak najbardziej. Męskie również. Wiecie. Także możecie przychodzić do Beatki. Adres zostawię. Pani tni. No nie, Kasia, ile wlezie. Nie może być tak, że tni. Nie wiem, ale dosyć sporo, bo mi się tak poniszczyły, ja że... Tutaj. No masz, słuchaj. Co ja myślę, że tak to powinno, bo to są takie te końce cienkie. Jak jeżeli chcesz mówić, że sporo, to tyle bym była. No, spokojnie. Dobra. Tni. Dziękuję, Beatko. Proszę bardzo. Pa! Także tak, oto właśnie bardzo ładnie Beatka się mną zajęła. Wam serdecznie polecam oczywiście. W opisie filmu wam tam zostawię do Beatki namiary, bo wspieram lokalny biznes. No i dzisiaj zrobimy sobie taki tour po moich lokalnych biznesach. A co? No, tak. Dotarłyśmy do mojego sklepu i właśnie robimy sobie kawkę. I tutaj mam, o, tu jest Anastazja. Anastazja mnie godnie zastępuje. Tak myślę, że nawet lepiej niż ja.
Ale w razie czego sklep stacjonarny tutaj działa, bo też dostaję dużo pytań i tutaj, i na Instagramie, czy tam z bluzami, z tymi czapkami, czy to nadal funkcjonuje. Anastazja stara się na wszystko odpisywać i jakoś pomału wracam do rytmu. No póki co wiadomo, nie ma mnie tutaj, więc to tak stoi. No to logiczne jest, jak nie ma, wiecie, operatora głównego, to jest tak troszeczkę gorzej. No i także wiadomo, że to praca jest taka, trzeba ją przepuścić przez moje ręce i ostatnio miałam z tym problemy, jak wiecie, natomiast pomału zaczynam już wracać do żywych. Zaczęłam znowu robić czapki, ostatnio udało mi się zrobić aż 4 sztuki, więc wszystko myślę, że no, w opisie filmu jak zwykle możecie sobie zobaczyć. O, no a tutaj na żywo normalnie można przyjść, jest otwarte cały czas. Także zapraszam. Twoja firma, produkcja bluz czapek działa mimo twojej przerwy. Co za piękne pytanie na story. Zapomniałabym o najważniejszym elemencie tego. To jest element, uwaga, element, nasza cudowna krawcowa, która tutaj napierdziela jak dziki Rex, pełno maszyn, nie tylko tam, bo i tutaj. Także, o, głównodowodząca w chwili obecnej, nie, Tereska? Nieśmiała. Pijemy herbatkę i ruszamy dalej w miasto. Gdzie idziemy? Czyli na obie. Mm-hmm. Ty wybierasz, na co masz ochotę. Mm-hmm. Ja płacę. Ło, do konia. A to mi się podoba, taki układ. No dobrze, okej. Okay. To ja ci dam rabat na rzeczy. Może nawet dostaniesz. Wiesz, problem jest taki, że ja nie wiem, jak ja wrócę, nie? No bo ja już tyle tutaj nakupowałam, że... A może ja ci paczką wyślę, co? Ale ja chcę to nosić. No wiem, no ale no, wiesz, paczki to teraz na następny dzień masz już u siebie. W razie czego ja też mam sprzedaż wysyłkową, także dziewczyny, tak, tam wchodźcie w mój komis odzieży damskiej i normalnie na relacjach dziewczyny wstawiają wszystkie nowości i po prostu pytasz się, dopytujesz o rozmiar, o cenę i normalnie paczką wszędzie i zawsze. A fajne rzeczy mamy, naprawdę. Ja od tylu lat w ogóle się nie ubieram nigdzie. W sensie tutaj, nie? Chodzisz nago. A zawsze się mnie pytacie, Kasia, takie fajne, masz coś tam. No to ja od siebie tutaj mam, no. Także, jak lubicie tego typu rzeczy, to zapraszam. A według wszelkich standardów dorobiłam się nawet nowego szyldu, także już jakoś wygląda, bo tamten był taki obskurny. No, także o, tam się idzie do mnie. Ta pani tu pilnuje. Dobrze, teraz pomalutku zmierzamy do... Wejdziemy do studia tatuażu. Andrzeja. Już się pochwaliłam, że zobaczycie nowe studio. No zobaczycie, muszę się jakoś odwdzięczać ludziom, bo też dostałam przed chwilą na story pytanie, czy w tych czasach ciężkich dla mnie, czy musimy zwolnić, bo się zmęczę. Więc dostałam pytanie, czy na kogo mogłam liczyć i czy się na kimś zawiodłam w tym trudnym okresie. No to powiem wam szczerze, że bardzo dużo osób doszło, na których mogę polegać, co sobie nawet nie zdawałam sprawy, co mnie bardzo zaskoczyło i w zasadzie nie mogę narzekać. Otaczają mnie naprawdę bardzo fajni ludzie. Mogłoby się wydawać, że jestem bardzo kontaktowa, ale w takich relacjach na żywo nie mam dużego grona przyjaciół, bo w sumie mam Martę, Anię, Agnieszkę. No i jakby więcej nie chcę, nie potrzebuję, do szczęścia. Tak, to i tak wymaga i czasu, zaangażowania. Dokładnie. I nie ilość, a jakaś wartość i jakość się liczy. I faktycznie gdzieś takich znajomości odpadło. Może jest kilka osób, na których się zawiodłam. Ale czy ja wiem, czy zawiodłam? Ja myślę, że najbardziej oni siebie zawiedli. I to będzie takie... Wyczyściło się, nie? Wyczyściło się, tak. Samo się wyczyszczają takie relacje jakieś, czy nie wiem, rozumiecie, o co chodzi. Nie trzeba nic robić, po prostu wystarczy pozwolić ludziom działać. I oni się tak, kurde, wyczyszczą, że... Wiesz, tak się ładnie to mówi, że śmieci same się wynoszą. Tak, dokładnie. No i tak jest i w tym przypadku. Natomiast nie żałuję niczego. I couldn't.
Idziemy zobaczyć właściciela studia. Uwaga! Właściciel studia jest. Czy będę mogła pozwiedzać pana studio? Proszę bardzo. Bardzo ładne, gratulacje. Koniec tych pierdół, przyjrzyjmy się, co my tutaj mamy. Jakieś tam pierwsze miejsca. Nawet nie jedno. Ale zapowiada się, że będzie kolejne. Tak trzymamy kciuki, bo w ten weekend właśnie jak oglądacie, to całe studio jest na konwencie w Poznaniu, więc trzymajcie kciuki, bo na pewno coś zgarną. Pochwalę się w następnym wideo vlogusiu. Tutaj mają stanowiska pracy. Nie, tam nie jest piwo, tylko jakiś energetyk. No i tutaj jest sala, w której tatuują. Pięknie wysokie pomieszczenia, bo to starej kamienicy, więc tak naprawdę przestrzennie jest. No i z klimatem, naprawdę z klimatem. Tutaj mamy pana Mariusza. Dzień dobry. Tak, tak, tak. Dokładnie. Panie Mariuszu, standardowe pytanie. Czy tatuaż boli? Ma. Boże, gdzie ja dotarłam? Kto, przecież moi widzowie tego nie ogarną. Ładne meble mamy. Ładne podłogi, wszystko w starym stylu, czyli tak jak lubię. No i tutaj jeszcze są takie pomieszczenia socjalne. Bardzo przyjemnie, bardzo, bardzo, bardzo z klimatem. Trochę ciemno jest teraz, ale myślę, że nawet w takim, wiecie, amatorskim nagraniu oddaje to fajny klimat tego studia. To mi się strasznie podoba. To. No. Fajnie, Marta, nie? Wiem, że wśród moich widzów są podzielone opinie na temat tatuaży. Nieraz tam w komentarzach, jak już jestem latem i widzicie moje tatuaże, to się tam wielce bulwersujecie. Znaczy jest taka grupa ludzi, którzy nie rozumieją tego, nie potrafią zrozumieć. No, szanuję, natomiast pamiętajcie, żeby po prostu nie obrażać nikogo, bo to jest każdego decyzja, czy ma się tatuaż, ma się coś na sobie, to jest indywidualna sprawa, każdy jest panem swojego ciała i ma prawo decydować o tym, co chce na nim mieć, bądź też nie mieć. I tyle w temacie. No. Tatuatorów tutaj? Trzech. Jakie mniej więcej są terminy? Zależy dla kogo. Jak ktoś mi się nie podoba i go nie lubię, to tak z pół roku. Jak go w ogóle nienawidzę, to nie ma żadnych. A tak, to miesiąc, półtorej. Oż ty małpo. Trzeba z tobą pochodzić. Trzeba ze mną chodzić. Trzeba z tobą chodzić. Nie, nie jest tak łatwo. Ale może do ciebie napisać i odpiszesz. Odpiszę. Ale trzeba miło, tak? Trzeba realnie. No. Dzień dobry, a nie ile łyżka. Jak to było? Kękę, łydka, ile? Jutro wpadam i wypadam. Tak, to była taka wiadomość, słuchajcie, także tak nie piszcie, nie? Jezu, Kasia, ja ci muszę coś powiedzieć, ale nie wiem, czy będziesz mogła to wrzucić. Nie? Dawaj. Ale ostatnio. No wiesz, że na koniec filmu wpuszczę. Najwyżej na koniec filmu, słuchajcie. Idź, tak. No, my tymczasem się zbieramy z Martą, idziemy na miasto na jakiś obiad. Żegnamy się ze wszystkimi. Pa, pa, dziękuję bardzo za możliwość zwiedzania. Nia. Cześć, Oliwka, tak. Pa. Dotarłyśmy do Oto Sushi. Marta zamówiła sobie ramen. Ja zupę miso. Ale to nie jest taki przypadek, że trafiłyśmy akurat do Oto Sushi, bo Oto Sushi jest pod władaniem mojej koleżanki Kasi, którą serdecznie pozdrawiam. No i tak, życzcie nam smacznego. No powiem ci, wygląda. Zobacz kwiatuszek. O, moje sushi z kwiatkami. Na dzień kobiet. No tak, najadłyśmy się. Było bardzo, bardzo dobre. Dziękujemy ci bardzo, Kasiu. Za, no oczywiście, no. Za no. No. Za no, dokładnie. W każdym razie polecamy Oto Sushi. Pa!
Marta? Tak? Dobre było? Dobre. No jasne. Brzuszek jest szczęśliwy. Dobrze, pomału wracamy. Pomału się żegnamy. Akurat przechodzimy koło mojej dawnej podstawówki, szkoły sportowej numer 31. Pozdrawiam wszystkich z tej szkoły dawnej. Mówiono na mnie rakieta. Ciekawe dlaczego. To był bardzo miły dzień. Bardzo miły 9 marca, nasz Dzień Kobiet. Od tego roku mamy swoją tradycję. To będzie już nasza tradycja. 9 marca i tak zostaje. Także zostajemy przy tej dacie. Znaczy 8 obchodzimy oficjalnie, a dzisiaj jest nasz taki we dwie. No tak, no 8 dokładnie. 8 będziemy taki obchodzić od mężczyzn, tam kwiatki i tak dalej. Ale żeby nie było, dostałyśmy kwiatki. Dostałyśmy masę życzeń, bardzo dziękujemy oczywiście. I już teraz oczywiście też dziękujemy za te wszystkie komentarze i za wszystkie życzenia w komentarzach. O Jezu. Czekaj, bo się zmęczyłam. Także zareklamowałam, kogo się dało, łącznie ze sobą. Postaram się wszystko wrzucić tam w opisach filmu. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za oglądanie. Za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że ten wideo vloguś, daily vloguś z moich powiedzmy 2-3 dni Wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. A że mieliśmy Dzień Kobiet, który według Marty jest 9 marca. Bez komentarza. Jeszcze wczoraj się ze mną tak kłóciła, słuchajcie, bo zrobiła sobie specjalnie wolne na Dzień Kobiet. I liczy na palcach. No jak to? Dzisiaj jest 6, 7, 8 i 9. I wtedy mam wolne. Ja mówię, no tak, ale Dzień Kobiet jest 8 marca, nie? No, także my z Martą obchodzimy Dzień Kobiet 9 marca. I wszystkim kobietkom oczywiście składamy wszystkie najlepsze życzenia możliwe. Zrobię jak na tych wszystkich TikTokach. Co? Dawaj. Ale ostatnio. No wiesz, że na koniec filmu wpuszczę. Najwyżej na koniec filmu, słuchajcie. Ostatnio napisała klientka, która wrzuciłam oczywiście do spamu. Przepraszam, jeżeli to pani ogląda. Raczej nie ogląda, ale spoko. Zaraz ci powiem, dlaczego nie ogląda, bo napisała, jaki tatuaż polecam na odsiadkę na dożywocie. Były, słuchaj, dwie opcje, o Boże. Żeby była opcja A i B i była jeszcze C i w sumie skorzystałam z C, bo wersja A to było odpisać jej, żeby wydzierała sobie krzesło, bo trochę posiedzi. B, wydzierać sobie kartę z Monopoli, wyjście z więzienia. Albo C, wpierdolić ją do spamu. No i wjebałam ją do spamu, bo miałam 90% na to, że to jest troll i 10% na to, że jak jej odpiszę którąś z opcji A lub B, to spali nam studio, więc... Nie! To była dobra historia na zakończenie. No.